że w dniu dzisiejszym, przy takiej ładnej pogodzie, w tak uroczysty sposób możemy zainaugurować już realizację programu Rodzina 500+, programu rządowego i przy udziale oczywiście wybitnego gościa, pani minister. Także bardzo serdecznie. Gościa stąd. Tak, gościa stąd, także pani minister, bardzo serdecznie tutaj witamy. Pani minister, jak pani ocenia realizację programu 500+? Idzie bardzo dobrze, a może nawet i lepiej. Cieszę się bardzo, że mogę być dzisiaj w Jaworzynie z mamami i z dziećmi po to, żeby po pierwsze zadeklarować, że jest to stały program. To nie jest roczny program, to nie jest program na chwilę. To jest odpowiedzialność polskiego rządu, premier Beaty Szydło za dzieci i za rodziny. Zresztą byliśmy jednym z ostatnich krajów, które mając tak dramatyczny niż demograficzny, nie zauważyli, czy nie zauważył, że należy inwestować właśnie w dzieci. I podkreślamy na każdym kroku, że to jest polityka prorodzinna, że to są pieniądze na dzieci i na rodziny. Jednocześnie już widać, jak skaczą prognozy i wskaźniki. Cały rząd zauważył, że to są już wzrosty na przykład prognozowanego PKB. Dlatego, że te pieniądze rodzice w sposób naturalny przeznaczą dla swoich dzieci, na ubrania, na codzienne życie, ale i nawet na naukę języka obcego czy wakacje. Dzieci na to po prostu zwyczajnie zasługują. Jeszcze raz powtarzam, 500+ nie jest zasiłkiem. To jest polityka prorodzinna i tak zostały dedykowane i nazwane te pieniądze, dlatego tam nie ma progu dochodowego. W wypadku jednego dziecka w rodzinie taki próg się pojawia. I dlaczego mówimy o co najmniej dwójce? No bo na tym polityka prorodzinna polega. Jednocześnie pojawiały się też takie argumenty, że mamy zrezygnują z pracy. Nieprawda. Właśnie to dla wielu mam, które wreszcie nie będą się martwić, za co kupić książki, buty swoim dzieciom, zadbają o siebie i będą mieć odwagę pójść i rozmawiać z pracodawcą. To rzeczywiście same plusy tego programu. Czy ten program wpłynie na wzrost przyrostu naturalnego? Mamy taką nadzieję. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie i w czołówce starzejących się państw świata. W związku z tym ten program jest początkiem pokazywania, jak trzeba dbać o rodzinę. On nie na darmo ma 500+. To plus sygnalizuje, że będziemy dokładać kolejne elementy, które rzeczywiście będą koncentrować się na dzieciach i na rodzinie. I dopiero wtedy, mam wrażenie, społeczeństwo uwierzy, że to jest absolutnie priorytet tego rządu i być może za 2-3 lata już zobaczymy wzrost demograficzny, choć jest to bardzo długa i żmudna, wieloletnia praca. Czy nie ma obawy, że zabraknie środków na realizację tego programu? Nie, nie ma takiej obawy. Po prostu ten rząd potrafi się dzielić. Widzi, że jest to nie tylko konieczność, ale ma takie wartości, a po drugie widzi, że to jest po prostu interes, biznes. I widzą to wszyscy, którzy koncentrować się będą wokół rodziny. To dobrze. Niech wydawcy, niech producenci, niech edukacja i samorządy koncentrują się wokół dzieci i wokół rodziny. W związku z tym to rzeczywiście jest taka sytuacja, że te pieniądze zwyczajnie wrócą do budżetu. Ja się bardzo cieszę z tego spotkania. Cieszę się bardzo, że ten program został wymyślony, zrealizowany i przyjeżdżam tutaj z zapewnieniem, że to jest program rodzinny. To nie są zasiłki, tylko to jest polityka prorodzinna. W dodatku byliśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, który takiej polityki prorodzinnej nie prowadzi. Panie burmistrzu, jak pan ocenia funkcjonowanie programu realizacji 500+ w Jaworzynie? Oceniam na bardzo wysokim poziomie. Tutaj na pochwałę zasługuje cały ośrodek pomocy społecznej, szczególnie pani kierownik Jana Bytniecka razem z pracownicami. W tej chwili zostało już przygotowane 120 decyzji na około 180 dzieci. W tej chwili wpłynęło też wniosków 450 obejmujących około 818 dzieci. W dniu dzisiejszym nastąpiły pierwsze wypłaty, także tutaj cyklicznie teraz co trzy dni będą następowały kolejne wypłaty. A ile wniosków, jakie jest szacowane, jeszcze wpłynie?
Szacujemy, że będzie to około 900 kilkadziesiąt dzieci uprawnionych do skorzystania z programu Rodzina 500+. Myślimy, że tutaj w drugim takim okresem natężonej pracy to będzie końcówka czerwca, gdzie będzie upływał ten termin wykorzystania tych, czy skorzystania z tych środków z wyrównaniem od 1 kwietnia. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontrolował, w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane? Czy faktycznie są przeznaczane na dzieci, czy pożytkowane przez rodziców? Mamy nadzieję i tutaj jednak liczymy na to, że mieszkańcy, rodzice będą wykorzystywali te środki zgodnie z założeniem, czyli na dzieci. Jeżeli będą takie sytuacje, które zasięgniemy informacji o tym, że środki są niewykorzystywane zgodnie z założeniem, a to zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a to przez szkoły, przedszkola czy inne placówki oświatowe, będziemy kontrolować i skorzystamy z tych narzędzi, które ustawodawca nam dał, a mianowicie odnośnie pomocy już rzeczowej.